8 czerwca w Szkole Polskiej w Rzymie odbyło się zakończenie roku szkolnego. Podczas wydarzenia przemówili m.in. konsul oraz dyrektor Szkoły Polskiej Danuta Stryjak. Gratuluję Wam bardzo. To, co osiągnęliście, to naprawdę wielki sukces. Każdy z Was chodzi do dwóch szkół, czy do tej pierwszej, włoskiej, czy angielskiej, czy amerykańskiej, dlatego że macie taki obowiązek. Do tej drugiej, czyli Szkoły Polskiej w Rzymie, w zasadzie nie musielibyście chodzić, bo przecież to nie jest dla Was szkoła obowiązkowa. Ale chodzicie. Po przemówieniach odbyła się część artystyczna, przygotowana przez uczniów i nauczycieli. A następnie odbyło się rozdanie świadectw dla klas ósmych. Nie zabrakło też gier dla uczniów w każdym wieku oraz lodów. Posłuchajmy, co nam może powiedzieć o tym wydarzeniu konsul Bartosz Skwarczyński. Drodzy Państwo, zakończyliśmy rok szkolny w Szkole Polskiej przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Rzymie. To naprawdę dobry moment na podsumowanie, na refleksję i na wyrażenie wdzięczności i podziękowanie tym wszystkim osobom, które przez cały rok były inspiracją dla nas wszystkich. Więc tutaj, w tym miejscu, dostojnemu gronu pedagogicznemu, składam wyrazy głębokiego podziękowania za Wasz trud, za Wasze zaangażowanie, za wsparcie rodzicom, za tą niesamowitą wytrwałość, bo wiemy, sam jestem rodzicem, jak czasami ciężko jest stać rano w sobotę i zaciągnąć dzieci do szkoły, więc jestem też ojcem, który Was rozumie. Ale przede wszystkim Wam, drogie dzieci, drodzy uczniowie, bo Wy byliście dla nas tą inspiracją, byliście ciekawi świata. Każdego dnia, kiedy byliście tutaj, staraliście się wyciągnąć jak najwięcej dla Was, bo budujecie w ten sposób Waszą przyszłość, niesamowitą przyszłość. Cieszymy się, że w naszej szkole, przy ambasadzie. A teraz cóż, życzę Wam wspaniałych wakacji. Wracajcie nas zdrowi, bezpieczni, pełni energii i zadowolenia. Trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia w nowym roku szkolnym.